Wspaniałe aktorskie małżeństwo. Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula. Zaprawia, ale bez. W którym roku urodził się Kamil? 89. W którym roku urodziła się Marta? 18 lat temu. Policzmy. 84. Kto robi porządki w domu? Ja. Wspólnie. Kto śpiewa pod prysznicem? Kamil. Radio. Na ilu planach filmowych spotkaliście się razem z Kamilem? 3, 4. Chyba 4, chociaż ja nie pamiętam tego pierwszego spotkania, które Kamil pamięta bardzo dobrze, a wydaje mi się, obstawiam 4. Na dobre. Blondynka. Te 2 chyba. Jaką postać w Ślubach Panieńskich Filipa Bajona zagrała Marta 10 lat temu? Klara. Klara, moja kochana Klara. Która rola jest dla Marty spełnieniem jej marzeń? Mowa ptaków. Kogo tam zagrała? Zagrała Jakubcową, żonę bankiera, którego grał Borys Szyc. To film Ksawery Żuławskiego na podstawie scenariusza Andrzeja Żuławskiego. Jakubcowa w Mowie ptaków to z tego, co zagrałam dotychczas. A ta wymarzona to pewnie ciągle jeszcze przede mną. Która rola jest dla ciebie spełnieniem marzeń? Ha. Jeszcze takiej chyba nie było. Chyba najbardziej cenię jako wyzwanie doświadczenie z filmu Tłumacz, Il Traduttore. To był włoski film w reżyserii Massimo Natale. Wydaje mi się, że rola Andrei, grał tam André. Wydaje mi się, że tak. Kto jest dojrzalszy w związku? Mimo że młodszy, to właśnie on. Kamil. Zdecydowanie Kamil. No i wychodzi na to, że Marta i Kamil znają się całkiem nieźle. Macie jakieś postanowienia noworoczne? Ja wiem. Tak z tymi postanowieniami noworocznymi jest dziwnie, nie? Bo człowiek sobie coś, a później mija styczeń i tak wraca. No nie, no. No jakie masz postanowienia? Może więcej podróżować? No więcej podróżować, roku? Więcej czytać. Tego bym sobie życzyła. Może więcej grać razem. Dobrze się wam razem gra? Bardzo dobrze. My się poznaliśmy w pracy. Ja lubię z nim pracować. Co najbardziej zapamiętałaś ze współpracy z Ksawerem Żuławskim? Ogólnie po prostu to jest najwspanialsze wspomnienie na razie dotychczasowej mojej pracy zawodowej, 15-letniej. Takie no, spełnienie faktycznie marzeń, bo zarówno tekst, jak i sama praca na planie no, była czymś wyjątkowym. Ciężko to w ogóle opisać słowami. Zapamiętam to jako niesamowity po prostu dzień taki zdjęciowy takiej totalnej energii, takiego totalnego otworzenia się, odblokowania na wszystko. No, no, wspaniałe doświadczenie. To kto sprząta w domu? Wiesz, jeżeli... No, nie no, sprzątam ten, kto ma czas. Ten, kto ma czas. Jest tam też jakiś podział, no nie wiem, ja się... Zajmuję samochodami, nie wiem, piwnicami. Ja mam zawsze wypucowane autko, ale to nie moja nigdy zasługa. Cudownie. Myślę, że jest zdrowa równowaga w tym wszystkim. Super. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo.